Witamy Was w kolejnym odcinku weekendu. Dziś z Pauliną wybrałyśmy się na rowery, ponieważ na dworze jest bardzo, bardzo ciepło. To ostatni gwizdek na to, żeby naprawić wszystkie ewentualne usterki, żeby wytrzeć kurz z rowerów i podpompować koła. Wyłączajcie komputery, Facebooki, inne gry, ale najpierw obejrzyjcie ten filmik i wychodźcie z domu. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All and all and all, we are calling out, not again. Never looking down, I'm just in awe of what's in front of me. Beata, dlaczego ty nie masz kasku? Nie wiem, a trzeba mieć? W ogóle? No właśnie, zapytajmy się u źródła. Pójdźmy do Straży Miejskiej. Cześć, rozmawiamy dzisiaj z panami. Bartosz Ludwik. I Piotr Bernatowicz. Gdzie można i nie można jeździć na rowerze w naszym mieście? No na pewno nie można jeździć po chodnikach. Unikamy chodników. Wolno jeździć po ścieżkach dla rowerów, po parkach. I taki drogach dla rowerów. Jaki jest obowiązkowy ubiór i wyposażenie roweru? Przede wszystkim oświetlenie, sprawny hamulec, no na pewno kask. Dobrze by było mieć jeszcze rękawiczki i ochraniacze. Dajecie mandaty za brak kasku? Nie. Nie? Nie, nie dajemy. No to nie jest w regulaminie, powiedzmy, przymuszony jakiś środek, żeby wozić przy sobie kask, nosić na sobie. A czy często dajecie mandaty rowerzystom? Raczej się nie zdarza. Jest większa tolerancja dla rowerzystów, z tego względu, że jest bardzo mało ścieżek rowerowych. Czy trzeba mieć przy sobie dowód, czy kartę motorowerową lub rowerową? Jest tak, do 18 roku życia trzeba mieć kartę rowerową, po 18 roku życia tylko dowód osobisty. Czy może nam pan pokazać niezbędne wyposażenie roweru? Oczywiście, proszę bardzo. Rower powinien być wyposażony światło białe z przodu, z tyłu światło czerwone. W jeden chociaż sprawny hamulec, no i dzwonek. I to wszystko, co powinien rower posiadać. Beata, ty masz jakieś plany na weekend? Jeszcze nie, bo nie wiem, co się dzieje, ale sprawdźmy to w naszej gazecie. A więc dziś o godzinie 20:20 zapraszamy Was do klubu Bolko na świdnickie noce jazzowe. Wystąpi Urszula Dudziak i Superband. Jeżeli nie macie ochoty na koncert, wybierzcie się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w sobotę o godzinie 13:00. Na wykład z profesorem Mirosławem Kuturem o Afryce, czyli kolebce człowieka. W sobotę i niedzielę również w ramach Alchemii Teatralnej odbędą się warsztaty dramatopisarskie z Mateuszem Pakułą. W kinie dwie premiery, Olimp w ogniu i Park Jurajski. To już koniec naszych weekendowych zapowiedzi, a my zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek weekendu, jak zawsze w piątek. A teraz ruszamy w drogę.